serdecznie zapaśników ze Stowarzyszenia Towarzystwa Atletycznego. Jest to sekcja, która mieści się za płotem. Nasz klub ma trzech olimpijczyków i jedną olimpijkę, która w Pekinie zdobyła brązowy medal. To jest grupa taka najmłodsza. Jest kilku absolwentów, którzy trenują u nas w klubie. Aktualnie pojechali na międzynarodowe mistrzostwa Polski kadetów do Lat Bożych. Dzisiaj króciutko tutaj przedstawimy umiejętności akrobatyczne, technika. Jest ona najmłodsza grupa. Przekrój od lat 7 do 13. Mateusz Pęgiński jest tutaj wyższym szkoły podstawowej numer 5, jak również Borys Stępny. Pozostali zawodnicy i zawodniczki są z różnych szkół. Wielkie brawa tutaj, żeby zachęcić do pokazu. Prosimy o wielkie brawa. Mam prośbę jeszcze, żeby troszeczkę... Przepraszam, można się cofnąć troszeczkę, bo tutaj będą... Proszę, przechodzimy do rozgrzewki. Proszę, do rozgrzewki. W trójkę. Druga ręka. Biegunien, jest ci za ciepło? Większe do koła. I ten plecak ja też za nie zdecydowałam. A później patrzę, które odrzucone idzie. Pod sceną Roman, wiesz, kule w górze. Zajęcia zapaśnicze są bezpłatne, kształtują bezpłatny rozwój organizmu. Nabiegamy skupki niż jednego odnęcia. Widzimy fazę lotu, wielkie brawa. Z tym na wykonstowane ręce. Można prosić do tyłu. Zbyt piękne, zawsze jak się porozmawiają. Tutaj za Wam prezentuję Runda Kwiflak. Nie, żeby się nie skończyło, żeby skończyło. Ale jak obrana Maryta, to leci. Bardzo ładnie. Rozsypce, tak? Proszę. Pajacy boczne, czym się te wydarzenia kształtują?
Jego życie gwiazdorowi innego nie kończy. Bardzo ładnie.
Ja tu jestem. Nie, Marcin, u siebie. Ale to się ma. Nie, ja powiedziałem, że nie ma. Ja jestem już ten. Wszystkie osoby, mile widziane serdecznie zapraszamy i dziękujemy. Dziękujemy. Wielkie brawa dla